Nie wiem, czy przypominasz sobie ten film American Psycho. Tam jest taka piękna scena, kiedy spotykają się dwaj tacy młodzi biznesmeni i oni wyciągają wizytówki i pojedynkują się na wizytówki, który ma piękniej, bardziej szykownie zrobioną wizytówkę. I ten pojedynek na wizytówki jest tak pokazany, jak kiedyś się pokazywało w westernach pojedynki na pistolety, tak. I co więcej, główny bohater, który dochodzi do wniosku, że jego kolega z pracy ma lepszą wizytówkę, postanawia go zabić i go zabija. Powiedziałbym tak, ten egalitaryzm jest pozorny. W gruncie rzeczy to jest, jak to się mówi o kapitalizmie, chciwość ludzka w działaniu. Tak, ale ja bym powiedział, że znowu, żebyśmy nie mieli... lepsze to pewnie niż otwarty konflikt. Tak, to właśnie na tym polega problem, żebyśmy zadowalali się, żeby było troszkę lepiej, a nie żeby świat uzdrowić ostatecznie dobrego, raz tak. na zawsze cały. Gdzie nie ma się drogazgami zajmować, prawda? Trzeba raz porządnie zrobić, żeby świat był wspaniały i bez konfliktów. No tak się nie da. Takie projekty prowadzą zazwyczaj do katastrofy. I to trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Czy takim projektem, czy jednym z takich projektów jest projekt marksistowski? Czy ta klasyczna krytyka marksistowska zachowuje ważność we współczesnym kapitalizmie? W tej sprawie, jak wiemy, są ogromne rozbieżności. No po pierwsze trzeba sobie zdać sprawę, że złożonym problemem jest określenie, co to znaczy krytyka marksistowska. W Polsce istnieje moim zdaniem nieuprawniona tendencja do tego, żeby wierzyć towarzyszowi Stalinowi, że... A gdybym powiedział marksowska, to lepiej? No, może tak, ale ja sądzę, że w Polsce istnieje właśnie takie nieuzasadnione zaufanie do towarzysza Stalina i wierzy mu się, że marksizm to towarzysz Stalin. Ja Moskwa to stolica marksizmu, a Karol Marx to jeszcze pewnie agent KGB. Otóż różny jest ten marksizm. Trzeba sobie zdawać sprawę, że ten marksizm radziecki, czy też sowiecki, gdzieś weźmie pod uwagę taką kategorię dotyczącą krajów Europy Wschodniej, był związany z pewnymi próbami rewolucyjnymi peryferyjnego kapitalizmu, gdzie nie było nawet klasy robotniczej wystarczającej ilości. To były konflikty i próby konstruowania rzeczywistości społecznej w krajach zacofanych. Inną próbą stosowania pewnych idei związanych z tradycją marksowską jest na przykład Skandynawia, Szwecja, Dania, Norwegia. Weźmiemy pod uwagę współczesną socjaldemokrację niemiecką. To nie tak dawno, kilka miesięcy temu SPD z powrotem wprowadziło do swojego programu politycznego postulat budowania społeczeństwa socjalistycznego. Można by powiedzieć, że Marks wyparował z SPD w Niemczech na 30 lat, ale wraca. Ta współczesna interpretacja tych procesów globalizacji, które występują, też znajduje jakieś zaplecze teoretyczne, już nie w samym Marksie, ale w wielu jego późniejszych czytelnikach, bo gdy się przyjrzymy takim najbardziej interesującym współczesnym myślicielom, to trudno znaleźć kogoś, kto by był w stanie intelektualnie Marksa zlekceważyć. Tu jest też kwestia taka, że Jeremy Rifkin pisze o upadku amerykańskiego marzenia. America Dream, który ginie. I pokazuje, że na miejsce tego America Dream wchodzi Europa jako nadzieja ludzkości. Ta nadzieja ludzkości, która właśnie jest związana ze specyficznymi wartościami wyprodukowanymi w Europie. Z dłuższym urlopem właśnie, z pełną opieką społeczną, tak, zdrowotną, z pewnymi specyficznymi wartościami, takimi, które w dzikim kapitalizmie nie za bardzo są możliwe do pielęgnacji. Więc jak to jest z tym marksizmem? Bo jednak marksizm jako taki jest jednak projektem całościowego rozwiązania sprzeczności kapitalizmu, prawda? Zniesienia ich w takim heglowskim sensie, jak to mówił Marks. Więc marksizm, jak rozumiem, jako ten projekt całościowy, zbawczy, soteriologiczny, jest nieważny. Natomiast pewne idee marksistowskie, czy marksowskie, są dzisiaj zapadniające. Tak rozumiem tę twoją wypowiedź? Ja bym powiedział, że ja mam taki dwoisty stosunek do Marksa. Po pierwsze, my sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele z Marksa weszło do takich standardów interpretacyjnych humanistyki. Na przykład mieć czy być. Weźmy młodego Marksa i teorię alienacji, to się okazuje, że te modomarksowskie koncepcje wszystkie funkcjonują teraz. Zapośredniczone na przykład przez szkołę frankfurtką, przez Ericha Fromma, wchodzą do nauki społecznej Kościoła. Przez Lukacza. Prawda? I tutaj nie ma przypisów do tego, że tam gdzieś jest Marks na zapleczu poprzez Fromma, w tym, co mówi Jan Paweł II na przykład. Ale w teologii wyzwolenia, jak patrzymy na teoretyków teologii wyzwolenia, to tam w przypisach znajdziemy i Marksa, i Barkuzego, prawda, i Feuerbacha nawet. Więc po pierwsze, trzeba sobie zdać sprawę, że w połowie XIX wieku pojawia się znowu specyficzna sytuacja historyczna. Ludzkość odkrywa historię. Są dwie takie postaci, Marks i August Comte. August Comte tworzy socjologię, naukę o społeczeństwie. I to on mówi, że wreszcie będzie coś porządnie, prawda, w tej historii ludzkości, bo będziemy mieli inżynierów społecznych. Czasami tę tezę przypisuje się Stalinowi, ja nie wiem dlaczego. Natomiast to August Comte był takim optymistą. Mówił wreszcie,
w rzeczywistości społecznej będziemy organizować wszystko na sposób naukowy. Będą filozofia pozytywna. Tak, jest socjologia. Będziemy mieli religię ludzkości, która nam generuje pewnego typu wartości. No, i to właśnie łączy Marksa i Comte'a, ale to jest niepokojące, no nie. Ten ruch milenarystyczny, taka wizja całościowego zbawienia. Ale ja nie na to bym kładł, bo to jest w pewnym sensie, u Comte'a religia jest i w bezpośredniej postaci jako religia ludzkości. To jest jak gdyby dziobak i kolczatka w teorii ewolucji, prawda, że są jeszcze stare formy, ale trzeba zwrócić uwagę na to, co nowe. Bo co nam w gruncie rzeczy socjologia daje w XX wieku? Trochę trzeba poczekać, nim się te idee Augusta Comte'a zrealizują po reformie humboldtowskiej, po powstaniu uniwersytetu, jednostek badawczych, po rozwoju kapitalizmu. Bo kapitalizm wymaga analizy reguł funkcjonowania społecznego dla swojego istnienia. Gdyż mieli powołać, powiedzmy, Krzywoustego, to wystarczy galanonim, prawda? I to jest, co to jest? To jest ówczesna nauka społeczna. Czy to jest Długosz? To jest współczesna nauka, ówczesna nauka społeczna. Kapitalizm wymaga poznania naukowego. I to jest eksplozja w XIX wieku, gdzie analizuje się społeczeństwo. I Marks z jednej strony to robi, Comte mówi, teraz wybija epoka. A Marks mówi, nie teraz, bo jeszcze jest kapitalizm, który to wszystko zakłóca. Jeśli zniesiemy własność prywatną, to wtedy będziemy mogli racjonalnie konstruować. No, mówi dokładnie jakoś tak, że siła sprzeczności doprowadzi, że tak czy owak zniesiemy. Tak, no, ale wiemy, tak, że to był też przedmiot sporów różnych norm. Jest tutaj tak oczywiście, że to jest prawo, które będzie się realizować w procesie historycznym. Więc dla mnie Marks i też Comte z drugiej strony są takimi myślicielami, którzy w historii ludzkości są takimi postaciami, które otwierają w sposób niezwykły poznanie społeczeństwa przez samego człowieka. My dzisiaj już wiemy, jak to jest, bo mamy piny, nipy i sami funkcjonujemy w tej rzeczywistości społecznej. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest ta kwestia no właśnie takiego wiązania Marksa z jakąś religijną wizją, czy rozwiązywania sprzeczności, że to będzie taki raj. Ja sądzę, że tego Marksa się nie znajdzie w ogóle. Natomiast to jest recepcja. To tak jak podobno po wojnie na wsi sprzedawano portrety Engelsa jako świętego Józefa i ludzie kupowali. Czyli krótko mówiąc, recepcja klasyka marksizmu następowała na miarę religijnych sposobów widzenia świata. Tak samo wygląda sprawa z ideami, czy z tymi analizami, które są u Marksa. U Marksa o tym, co będzie, naprawdę niewiele można znaleźć. Są zdawkowe uwagi dotyczące pewnych generaliów. Natomiast cała reszta to jest tłumaczenie, można by powiedzieć, na język różnego rodzaju tubylców. Ale z tego nic u Marksa nie znajdziemy. A jeśli gdziekolwiek pojawiają się jakieś takie różne kwestie, to Marks jest szyderczy i ironiczny. Marks jest szyderczy i ironiczny wobec wyobrażeń sensimonistów, wobec lewicy młodo-heglowskiej. Bo mówił o swoich zwolennikach, tak, że jeśli oni są marksistami, to ja nie jestem marksistą, prawda? No i stare ludowe przysłowie mówi, że różnica między Marksem a marksistami jest taka jak między Kantem a kanciarzami. W każdym razie, niezależnie od tego, w jak wyrazistych rysach jawi się u samego Marksa ta wizja przyszłego raju socjalistycznego czy komunistycznego, to jednakowoż Marks wierzy w taką całościową możliwość przemiany ludzkiego bytu. Znaczy w to, że człowiek stanie się autonomiczny, że odzyska wolność taką prawdziwą właśnie i tak dalej. Młody Marks tak. Ja bym powiedział tak, że młody Marks tak. Natomiast stary Marks powiedziałby moim zdaniem coś takiego. Socjalizm i komunizm to jest po prostu koniec epoki społeczeństw klasowych. Potem nie będzie żadnego raju, będą inne kłopoty. Tak jak były inne kłopoty we wspólnocie pierwotnej, gdzie ludzie tam martwili się całkiem innymi rzeczami, które dla nas obecnie są bardzo odległe. Moim zdaniem Marksa jest teza taka, że zniknie pewien typ konfliktów, pewien typ podziałów społecznych, natomiast będą inne. No to jest szczodra interpretacja Marksa i pewnie rzeczywiście niezgodna z tym, co nazwiemy marksizmem. No ale to już 100 lat, jesteśmy mądrzejsi. Jak mówimy o Arystotelesie czy o świętym Tomaszu, to też nie jest tak, żebyśmy bronili każdego zdania. Oczywiście, tylko jasne. Wpisując się w pewien nurt intelektualny, traktujemy go jako inspirację, ale czujemy, że bardzo często poszliśmy o wiele dalej. Czasami zbyt optymistycznie zresztą.